Plany troszeczkę się zmieniły z tego względu, że w tym odcinku zrobimy sobie coś takiego jak layout. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać Wam taki fajny sposób na robienie nawigacji. Musimy sobie skorzystać z tego layoutu. Także cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o łapce oraz subskrypcji, a ja przechodzę do rzeczy. Tak więc przechodzimy sobie do folderu templates. Następnie tworzymy folder global layout. W tym komponencie oczywiście tworzymy plik globallayout.js. Na ten moment ten layout będzie naprawdę bardzo podstawowy, z tego względu zrobimy go sobie w bardzo podstawowy sposób, także na sam początek oczywiście importujemy Reacta. Następnie w tym miejscu chcemy zaimportować cały nasz header. Po co go importujemy? Z tego względu, że już nie będziemy chcieli go umieścić w każdym naszym komponencie, tylko on będzie związany z tym layoutem. Także kiedy będziemy wklejać ten layout do każdego naszego komponentu, to on po prostu już tam będzie. Teraz musimy sobie stworzyć ten layout, także const global layout, a następnie wszystko działa tak jak przy tworzeniu podstawowej funkcji w JavaScriptie. W tym global layout będziemy sobie zwracać cały nasz tak jakby pusty komponent, to znaczy musimy tutaj zawrzeć kilka rzeczy, w przyszłości na ten moment nie, natomiast w przyszłości chcemy tu mieć kilka rzeczy. Z tego względu możemy sobie stworzyć pusty element w Reactie, robimy to poprzez taki sposób, po prostu daje się takie strzałeczki bez żadnego, nie wiem, ciała czy napisu w środku. Następnie, bardzo ważna rzecz, tutaj chcę sobie zestrukturyzować propsa children. Pewnie już wiecie po co, ponieważ tutaj chcemy tego propsa children zawrzeć, czyli wszystkie dzieci będą znajdować się w tym miejscu. I teraz tak, zawsze na początku chcemy mieć global style. Po co nam te global style? Z tego względu, że dzięki temu nie będziemy musieli ich umieszczać w każdym z tych plików, czyli w about, w contact.js czy index.js. W ten oto sposób możemy sobie to tutaj skopiować, następnie wrócić do global layout. Następnie poprawiamy tutaj ścieżkę, no i powinno nam działać. W tym momencie tego nie widzimy, ponieważ jeszcze tego nie zaimportowaliśmy. Natomiast pod global style zawsze chcemy umieszczać nasz header. Tak więc to wygląda w ten sposób, no i tutaj chcemy umieszczać to children. Czyli w każdym naszym pliku najpierw będzie global style, potem będzie header, a dopiero potem będzie children. Kolejna rzecz, którą powinniśmy sobie tutaj uwzględnić, natomiast w tym kursie nie będzie to nam potrzebne, ponieważ w jakim stopniu nie będziemy tego używać, to team. Czyli dim provider. Na tym etapie możemy to już usunąć, ponieważ, no tak jak mówię, nie będzie nam do niczego potrzebne, ponieważ chciałem Wam tylko pokazać zamysł. Także możemy to jeszcze usunąć stąd, no i tak naprawdę tyle. Ten plik style.css też używamy, ponieważ nie będzie on nam potrzebny. Teraz w pliku index.js importujemy sobie ten global layout, czyli global layout. Możemy załączyć go tak samo jak team, czyli tutaj. Po odświeżeniu wrzuci nam błąd, jaki błąd? Dobra, ten błąd jest spowodowany tym, że usunęliśmy sobie ten plik style.css, natomiast nie wyrzuciliśmy go z naszego komponentu book. Czyli tutaj musimy sobie to usunąć, ponieważ tego nie wychwytuje. Po usunięciu powinno już być ok. Dalej nie jest ok. Co nie jest ok? Ok. Global style nie jest tutaj dobrze zaimportowane. Także przechodzimy sobie do... Tutaj cofamy się, jeszcze się cofamy, następnie do styles, global style. No i tak naprawdę tyle. Teraz powinno to zadziałać. Jak widzicie, działa. Wracamy sobie tutaj. Po odświeżeniu wyrzuca nam błąd, że nie jest wykrywany team. Z tego co pamiętam, team wykorzystywaliśmy w start link. Sorry, w start title. Tak jest. Także tutaj możemy to usunąć i teraz odkomentować to. Jak widzicie, na ten moment jest wszystko w porządku. I teraz zdublowało nam się menu. Dlaczego się zdublowało? Ponieważ po pierwsze wykorzystujemy to w layoutie, w naszym index.js, a po drugie i tak załączamy tutaj to header. Także stąd możemy już to usunąć. Jak widzicie, mamy jedno menu, które oczywiście działa. Kiedy teraz przejdziemy do podstrony About, to tego layoutu nie ma. Kiedy będziemy rozmawiać o Gatsby SSR i Gatsby Browser, pokażę Wam, jak defaultowo ustawić takie coś, że zawsze ten layout będzie przypisywany do każdej Waszej podstrony. Natomiast teraz robimy to w taki sam sposób jak w index.js, czyli importujemy sobie global layout, następnie przechodzimy do, załóżmy, About, importujemy tutaj ten global layout, a następnie oplatamy nim całą naszą aplikację. Po odświeżeniu, jak widzicie, mamy tutaj to menu i mamy także ten napis o mnie. Zaimportujmy sobie to też do contact.js, czyli tutaj. No i ten global layout tak samo możemy wrzucić tutaj. W tym momencie, kiedy przejdziemy sobie do kontakt, to już jest widoczne. Kolejna rzecz na tym etapie, którą powinniśmy zrobić, to w index.js usunąć header, ponieważ już go tutaj nie używamy. Ok, także w tym odcinku tyle. Wielkie dzięki, że oglądaliście. W następnym odcinku już przejdziemy sobie do linków. Także trzymajcie się, cześć!